Budimex, Drutex, Kołdrex Zdecydowanie najbardziej znane Januszeksy w Polsce. Mam jednak nadzieję, że tylko z nazwy. Prawdziwy Januszeks to bowiem nie tylko nowoczesna, zachodnio brzmiąca nazwa. Prawdziwy Januszek to również śmieciowe umowy, głodowe pensje, kantowanie klientów i niska jakość usług. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na drugie już zestawienie 10 największych Januszy biznesu. A jeśli uważacie, że i Wy pracujecie w Januszeksie i macie na to niezbity dowód zdjęciowy, koniecznie podeślijcie mi go na maila lub Instagrama. Chętnie pokażę go w kolejnym odcinku. Tymczasem numer 10. Pewien użytkownik TikToka opublikował na swoim profilu filmik, na którym pokazuje kartkę, jaka rzekomo pojawiła się u niego w firmowej kuchni. Uwaga! Ekspres Saeco dla kierowników oraz zarządu. Dla pracowników, czajnik obok. Domniemana wiadomość od szefa wzbudziła wiele emocji wśród internautów. Też tak miałam, pracując w salonie samochodowym. Dyrektor miał takie odchyły, że siedział i pilnował ekspresu. Głos zabierali również inni szefowie. Jakby mi było wstyd, napisać taką notatkę. Jako szef, kierownik, nie napiłabym się kawy z tego ekspresu. O dziwo znaleźli się też tacy, którzy bronili szefa. Nie dziwię się, u nas w pracy był ekspres dla wszystkich. W krótkim czasie był zdezelowany, niemyty i tak dalej. Nikt nie dbał o nie Teraz już jest tylko czajnik dla wszystkich. Ludzie to świnie. I choć niektórzy sugerują, że tego typu sytuacje są zmyślane, to są posty dla zasięgu, a nie prawdziwe sytuacje w biurach. Inni szybko wyprowadzają ich z błędu. Zdziwiłbyś się, takie rzeczy dzieją się naprawdę. Nawet wymieniając firmy z nazwy, takie coś funkcjonuje u nas w Łodzi w firmie Wed numer 9. No tego to jeszcze nie grali. W łazience pewnego Januszeksa podobno zawisła raz następująca kartka. Pracownik za korzystanie z wody i mycie rąk zobowiązany jest zapłacić 30 groszy. A potem ten sam pracodawca, no nie ma dobrych ludzi do pracy, żaden nie potrafi docenić mojej firmy. Ponownie, nie wszyscy byli w stanie uwierzyć, że takie rzeczy naprawdę mogą dziać się w polskich firmach. Bzdura, to napisał jakiś dowcipny pracownik, a nie pracodawca. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi toaletę i dostęp do wody. Żałosne są te próby z dyskretą. Edytowania polskich pracodawców. I ponownie odpowiedź, jak najbardziej autentyczne. Jakiś czas temu pracowałam w firmie, w której, aby skorzystać z toalety, musieliśmy biegać przez ulicę na stację benzynową i oczywiście płacić z własnej kieszeni. Właściciel stacji poszedł nam na rękę i nie musieliśmy płacić za korzystanie. Gdy po kilku dniach zerwałam umowę, oczywiście umowę zlecenie, właściciel był bardzo zdziwiony i oburzony, jak tak mogłam. Numer 8. Poza tym, jak można nie wierzyć, że takie rzeczy mogą dziać się w Polsce, skoro dzieją się nawet w krajach tak zwanego pierwszego świata. Oto zdjęcie z Damskiej toalety w pracy, które na Reddicie opublikowała pewna Australijka. Drogie panie, ta toaleta służy wyłącznie do ss. Si Jeśli chcesz wydzielać nieprzyjemny zapach, skorzystaj z toalety na piętrze lub toalety po drugiej stronie ulicy w hotelu Ridges. Prosimy o szacunek dla innych pracowników. Co ciekawe, według autorki zdjęcia, podobnej kartki zakazującej ss. Si nie ma w męskiej toalecie. No cóż, najwyraźniej Januszeks jest tradycjonalistą i uważa, że prawdziwe kobiety nie powinny robić kupy ani puszczać bomby. Numer 7. 3 marca obchodzony był Dzień Uznania dla Pracownika. Z tej okazji firma Trump postanowiła rozdać swoim pracownikom po jednej czekoladce Mercy. Miał być miły gest, a rozpętała się burza. I to wcale nie dlatego, że Mercy to jedna z najgorszych rzeczy na świecie. To nikomu nie smakuje, a z jakiegoś powodu ludzie gotują ten los innym ludziom. Jak skomentował znany aktywista miejski Jan Śpiewak, korporacje mają rekordowe zyski, a dla pracowników cukierki i paciorki. A co najlepsze, niektórzy dostali marce panowe. Na podobny gest zdecydowała Właśnie firma BSH. Jeden z pracowników poczuł się tak upokorzony, że przeniósł aż sprawę na TikToka. To, co tutaj widzicie, to jest podziękowanie za miesiąc ciężkiej pracy w fabryce we Wrocławiu. Dziękujemy za Twoje wsparcie i jedno merci. Tak pracodawca podziękował za dobry miesiąc, za dobre wyniki w pracy. Tak właśnie pracodawcy w Polsce plują nam w pysk. To jest naprawdę żałosne. W swoim wpisie dodał, że lepiej już nic nie dawać niż dawać takie gówno chyba właśnie o to chodzi w tej całej aferze. Że lepiej już sobie odpuścić, niż na siłę organizować taki dzień dobroci dla zwierząt i doceniać pracownika czekoladką za 60 groszy. Numer 6. Zdarza się, że Januszek zdaje o sobie znać jeszcze zanim zaczniecie u niego pracować. Wyobraźcie sobie, że w możliwie profesjonalny sposób odpowiadacie na ogłoszenie o pracę. Szanowny panie, chciałem się dowiedzieć jaką stawkę lub widełki płacowe oraz typ umowy państwo proponujecie. Spełniam dosłownie wszystkie wymagania z państwa ogłoszenia. Posiadam certyfikat C2 z języka niemieckiego, doświadczenie Zdokumentowane portfolio tekstów, znam zasady SEO i profesjonalne oprogramowanie, umożliwiające mi tworzenie takich tekstów. Z poważaniem. Tymczasem, Janusz, na to, proszę pana, na nikim pana certyfikaty wrażenia nie robią. To pan szuka pracy, a nie ja. Z takim aroganckim podejściem nie wróżę panu kariery. 6 miesięcy stawka minimalna, a później się zobaczy. Zlecenie dla najlepszych umowa o pracę. Ale faktycznie dla najlepszych. Bogdan. Tutaj kolejny. Osoba zainteresowana pyta się o stawkę, bo z jakiegoś i chyba wszyscy dobrze wiemy, jakiego powodu nie została podana w ogłoszeniu, a se Bastianeks na to, biorąc pod uwagę fakt, że od takiego pytania panie zaczyna, sądzę, że żadna. Numer 5 W pewnym zakładzie pracy w Wielkiej Brytanii szef wywiesił na ścianie następującą kartkę. Informuje w niej o nowej zasadzie panującej w biurze. Za każdą minutę spóźnienia do pracy wymagane będzie dodatkowe 10 minut pracy po godzinie 18. Dla przykładu, jeśli pojawisz się w pracy o 10.02, będziesz musiał zostać dodatkowe 20 minut do godziny 18.20. Tak, a jeśli nie daj Boże spóźnicie się 30 minut, musielibyście siedzieć do 23.00. Swoją drogą ciekawe, czy zasada działa w obie strony. Za każdą minutę wcześniejszego przyjścia pracownik uprawniony jest wyjść 10 minut wcześniej. W ten sposób przybywając do biura 54 minuty wcześniej, jednocześnie moglibyście już wychodzić. Numer 4. Typowa umowa w Januszeksie. Pan taki śmaki zobowiązuje się, iż przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy o pracę nie pójdzie na zwolnienie lekarskie. W przypadku naruszenia warunków współpracy umowa zostanie rozwiązana bez okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Tak, Janusz nie dość, że zakazuje pracownikowi chorować przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia pod groźbą zwolnienia, to jeszcze gdyby jednak zachorował, chciałby obciążyć go kwotą 2000 zł. Na szczęście chcieć nie znaczy móc. Zapisy, które ubzdurał sobie Janusz są totalnie niezgodne z prawem. A pracownik nawet po podpisaniu takiej umowy wygraną w sądzie pracy miałby murowaną. Numer 3. Kolejna perełka z jakiegoś PPH-u Januszek z firma z tradycjami. Uwaga! Osoba, która przyprowadzi nowego pracownika, który przepracuje cały miesiąc i nie ucieknie, dostanie 500 zł netto jedno razowej premii. Pomyślicie, jak bardzo beznadziejna musi być firma, w której pracownicy nie są w stanie wytrzymać ani miesiąca? Po pieczątce wyszukałem ją w serwisie GoWork. Ocena 1,6 na 5. A oto kilka przykładowych komentarzy byłych pracowników. Nikomu nie polecam tej firmy. Wszystko zostało zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy. Wyzysk, mobbing, brak PHP oraz wiele naruszeń praw pracownika. Cieszę się, że już tam nie pracuję. Nikomu nie polecam. Brak szacunku, oszustwa i pracowników i zleceniodawców, aby tylko jak najwięcej kasy wyrwać. Współczuję wszystkim pacjentom żywionym przez tę firmę. Posiłki są przygotowywane przez niezadowolonych pracowników z najniższej jakości produktów w słabych warunkach higienicznych. Jeden wielki cyrk. Ciągłe teranie w weekendy, święta, zmiany z drugiej na pierwszą za najniższą krajową, zero dodatku. W pracy za nie ma czasu się wysikać. Jesteś zatrudniony jako pomoc kuchenna, a robisz wszystko od sprzątaczki po księgową. Kierowniczki zmieniają się co chwilę, zespołem kierują małolaty, które nie mają pojęcia o niczym. Na kuchniach brud i syf niesamowity, jedzenie ohydne Numer dwa. A oto jaki cytat motywacyjny ujrzał raz pewien internauta po przyjściu do pracy. Nagrodą za dobrze wykonaną pracę jest możliwość zrobienia więcej. Tak, najwyraźniej u tego Janusza nie uświadczycie nawet pojedynczego mercy o smaku gorzkiej czekolady, gdyż w jego mniemaniu nie ma lepszej nagrody za dobrze wykonaną pracę, niż jeszcze więcej pracy. Jakby się uprzeć, to już nawet praca czyni wolnym wydaje się tu bardziej motywujące. A tak poważnie, autorem słów, które tak upodobał sobie Janusz jest niejaki Jonas Salk, wynalazca szczepionki przeciw grypie, który, o ironio, pracę nad nią prowadził pod ogromną presją swojego własnego szefa, amerykańskiej armii, numer jeden. Pamiętacie odcinek Kuchennych Rewolucji, w którym Magda Gessler zdemaskowała szefa, który zabierał napiwki swoim pracownikom? To niesamowite, że zamiast się tego wstydzić, niektórzy Janusze wprost przyznają, że kradną napiwki kelnerom, na przykład wywieszając taką informację na ścianie. Wszystkie napiwki lub gratyfikacje przekazywane przez klienta nie są własnością pracownika, lecz należą do pracodawcy. Jak pisze pewien internauta, raz w restauracji zamówiłem Chicken Wingsy i już po wręczeniu napiwku zobaczyłem ten tekst na paragonie. Nigdy już tam nie wróciłem. Dzisiaj zauważyłem, że zamknęli się na stałe. Karma wraca. Okej i tym zamkniętym jak toaleta tylko dla zarządu akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzedni odcinek z tej serii, tymczasem ja się z wami żegnam do usłyszenia w kolejnej. W innych odcinkach na kanale, cześć!